wyszedł kierowca, wyszli też pasażerowie i oni oddalili się z miejsca tego zdarzenia, nie udzielając pomocy temu poszkodowanemu. Ten poszkodowany szedł, ten mężczyzna szedł z bratem o 3 lata starszym, który on wezwał służby ratunkowe. Służby ratunkowe na miejscu, tak jak mówię, przeprowadzili oględziny, zabezpieczyliśmy ślady osmologiczne, zamiast zapachowe w tym samochodzie, daktyloskopijne. Został też na te miejsce sprowadzony pies tropiący. Zabezpieczamy też monitoringi, które tam są po prostu w kaletach, które mogą pozwolić nam na ustalenie tego sprawcę. Diagnostyka obrazowa wykazała mnogie obrażenia. Dziś rano chory został przekazany do oddziału ortopedii, gdzie przeprowadzony zostanie zabieg operacyjny. Pacjent jest przytomny, a lekarze oceniają stan jego zdrowia jako stabilny.